Siemanko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek. Chciałem bardzo zagrać w Liberty City Stories, kiedy jeszcze była na PlayStation Portable, czyli PSP. I nie mogłem sobie w to zagrać, dlatego że nie miałem PSP, ale teraz można w to grać na Androidy i do telefonu można sobie podłączyć pada, więc ja będę grał na padzie, ale żeby wam pokazać ustawienia, ten interfejs cały, to na chwilę sobie włączymy ten taki interfejs do sterowania, wiecie, palcami po ekranie, nie? Jest to bardzo ciekawe, bo jak tak sobie potestowałem tą grę i pojeździłem tutaj po świecie, no to wszystko mamy tak jak w normalnym Liberty City w GTA 3. To mnie rozwala, bo ja obserwuję te gry od jakiegoś czasu. To nie jest tak, że ja się urodziłem i od razu grałem w Fortnite'a, tylko pamiętam czasy, kiedy tego typu gry zacinały się na komputerach, wiecie, osobistych, na PC-tach, nie? Z tego co wiem, akcja Liberty City Stories dzieje się kilkanaście lat przed akcją z GTA 3. Okej. I mamy tutaj fabułę. Na PSP mogliśmy grać online, nie wiem jak jest na Androidzie. Na Androidzie nawet nie widziałem takiej opcji. Ale możemy przejść całą fabułę, nie wiem jaka ona będzie długa w stosunku do GTA 3. Jestem podjarany. Dla mnie ta gra to jest takie... taki Half-Life 3, wiesz? Ja nie mogę w to sobie zagrać przez dłuższy czas. W sumie nawet nie wiem czemu, bo od dłuższego czasu przecież jest to dostępne na Androidy i tak dalej, nie? Można było sobie testować. Było Vice City Stories też, też chciałbym przejść, ale niestety... no... jest jak jest, no, nie ma tego już na Androidzie ani na iOSie, nie? I tak, i tutaj widzicie, mam sterowanie, mogę na chwilę wam pokazać jak to wygląda. Jest gaz, jest hamulec, widzicie gdzie dotykam. Mamy tu hamulec ręczny, tu możemy wysiąść z samochodu. Możemy sobie ludzikiem chodzić dookoła, patrzeć w górę. W sumie nie wiem jak się patrzy, o, tak się patrzy w górę, tak się patrzy w dół. Pewnie jest tu jakieś autocelowanie i tak dalej. Ja sobie podłączyłem pada, żeby wam te wszystkie przyciski jakby się nie pokazywały na ekranie. I no, żeby to jakoś tam wyglądało, nie? I tak, na padzie sterowanie jest dziwne, nie można go zmienić. Mamy przyciski od gazu X i A. Skręcanie jest ok, ale poruszanie kamerą też jest spoko, ale te inne funkcje są jakby dziwne. Znaczy nie możemy sobie na przykład regulować gazu, bo jak naciskamy gaz, to patrzymy się w prawo albo w lewo, nie? Jak naciskamy gaz albo hamulec. No. I zobaczcie, że też na ekranie pojawia nam się sterowanie tak jakbyśmy grali po prostu na padzie. Co jest zajebiste w ogóle. Fajnie, że można coś takiego podnieść. Dla mnie to jest dziwne. Teraz mam tutaj, wiecie, z tyłu taki wielki ekran, a od przodu jest po prostu podłączony telefon z włączonym GTA. Nie do pomyślenia kiedyś, naprawdę. Ja się podniecam takimi rzeczami, może nie powinienem. Może to już jest takie dosyć normalne. I tak, jak gramy na padzie, to poza tym, co wam przed chwilą powiedziałem, jeśli chodzi o dodawanie i odejmowanie gazu... jeszcze próbuję to tak robić, jak na konsolach tradycyjnych. No to poza tym gra się tak jak na... tak jakbyśmy grali na konsoli, po prostu. Albo na PC-cie z podłączonym padem. Naprawdę. Płynność gry 60 FPS-ów. 60 FPS-ów, czujesz? Na telefonie. Bez żadnego problemu. I jeszcze nagrywam na telefonie, nie? Kurde, jest jakiś kosmos. Vincento to jest chyba taki gościu typu ojciec chrzestny, nie? Coś takiego. Też mieliśmy go w GTA 3. Tutaj zapisujemy sobie grę na płytce. I co ciekawe, w tej części GTA mamy do dyspozycji motocykle, czyli w Liberty City możemy jeździć motocyklami, oczywiście możemy to też robić w Liberty City w GTA 4, no ale tutaj mamy Liberty City takie GTA 3 jakby, nie? To jest taka jakby takie jakby DLC do GTA 3, ja to tak traktuję trochę. I jestem podjarany mocno, nie mogę się doczekać kiedy będę sobie strzelał. Szczerze mówiąc, potestowałem sobie już niektóre pojazdy, jak się tutaj jeździ, gra się tak samo jak na GTA 3. To jest ciekawe. Nie mogę się doczekać strzelania i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy. I tak, tutaj mamy garaże na samochody. Sprawdziłem, że policja jest tutaj... o... Dużo nam wybacza, może tak. Dobra. Take me to my place. Jeśli chodzi o radio, no to wiecie, musiałem je niestety wyciszyć, bo prawa autorskie i tak dalej.
Jeśli chcecie, możecie sobie na Spotify'u obczaić playlistę do tej gry i ścieżka dźwiękowa jest naprawdę bardzo fajna. Możecie sobie przesłuchać. Zobaczcie, no są motocykle i są motocykle jak z GTA Vice City. To jest też bardzo ciekawe, no bo przecież nie mieliśmy w GTA 3 w ogóle żadnego motocykla, a w Liberty City Stories nagle mamy. Mamy też inne pojazdy, mamy Kurumę, którą teraz jadę, to jest Kuruma, zdaje się, chyba tak. Mamy tą Kurumę, mój ulubiony chyba samochód w GTA 3, podjarany jestem mocno. Mówię wam, naprawdę, jest to dla mnie bardzo fajne przeżycie grać w tą grę. Co tu się wydarzyło? Stąd dlaczego zawsze jak nagrywam... Siemanko. Dobra, musimy wsiąść do tego pojazdu. Nie możemy się z nimi zabawić. Szkoda trochę, no trudno już. Jest jak jest. No dobra. I teraz tak. Odstawiamy ziomeczka tutaj. Dobra. On nam powiedział, że mamy przerąbane, że nie szanujemy starego Vincentego. Vincento. Cyk. Później zrobię wam zdjęcie na Instagramie, jak wygląda obecny mój setup, jeśli chodzi o nagrywanie z tego telefonu. Okej. Będziemy musieli kogoś dorwać, pewnie. Takie są zawsze początkowe misje w GTA, że musimy kogoś ogarnąć, zabić albo coś. Rzadko kiedy są jakieś bardzo skomplikowane, no bo to jest jako samouczek. A poza tym myślę, że one też nie mogłyby być bardzo skomplikowane, żebyśmy musieli tam jakoś super celować. Bo no jest to trochę takie uproszczone GTA na jednak urządzenia przenośne, prawda? Chciałbym przetestować GTA San Andreas na telefony, też można grać, to jest też kolejny kosmos dla mnie, GTA San Andreas. GTA San Andreas nie jest już takie ciekawe, no bo możemy sobie pograć na PC-cie czy na konsoli obecnej, nie? Ale Liberty City Stories czy Vice City Stories, zrobione przez Rockstara, można powiedzieć modyfikacje do poprzednich GTA, to jest nie lada gratka dla takiego fana jak ja. Okej. Jesteśmy na miejscu i motocykle w GTA, kurde. Będę się tym jarał, sorry. Ale po prostu taki jestem. Jak ja coś zobaczę, pobrałem tą grę, kupiłem ją, pobrałem i tak mówię do siebie, kurde, co w GTA na telefonie, w GTA 3 na telefonie, what the fuck. Ja wiem, że wy pewnie tam gracie w te wszystkie gry. Ja nie sprawdzałem tam. Wiem, że jest nawet PUBG na telefony, wiem, że jest Fortnite na telefony. Tylko taka typowo gra fabularna, która gdzieś mi kiedyś umknęła, bo nie mogłem w nią zagrać, bo nie miałem PSP, a potem już się go nie opłacało kupować, prawda? No to jest to bardzo, bardzo ciekawe dla mnie i wdzięczne takie, że mogę sobie to teraz przetestować. Trochę za daleko jest ten telefon ode mnie teraz, jak patrzę na niego. A chciałem, żebyście mieli mnie tak z normalnych odcinków, nie? Tak na kamerce. Dobra. Musimy tutaj typka odstawić na miejsce i on musi wrócić do swojej roboty dla nas. Pyk. I początkowe misje są takie jak w starszych częściach GTA, czyli jedź tam, zrób to i koniec. Nie mam tutaj jakby większego... No taki samouczek po prostu. Dostajemy jakieś marne dolary za to. I musimy jechać do Vincentego. Vincentu? To był Vincent? Vincenty chyba, nie? Znaczy, będziemy robić misję u Vincentego, a to jest jego jakiś chyba przydupas i tyle. Mamy tu tramwaje. No, jak tymi motorami się jeździ? No mówię ciągle o tych motorach, że motory w Liberty City wypadałoby jakiś wziąć, nim pojeździć. Pewnie są tutaj też później jakieś inne sportowe samochody, ale mamy motorek, zobacz. Dźwięk jest dokładnie taki sam jak w GTA Vice City. Wiem, bo ostatnio grałem sobie w GTA Vice City i tu jest tak samo. Jak nie bardzo podobnie, no tak samo jest. Na padzie jest fajne też to, że możemy się wychylać bardzo prosto, nie? Grając na telefonie, no jest to jednak trudniejsze używając ekranu, prawda? Pyk. Dealing Revenge.
Prawdopodobnie można włączyć tu polskie napisy, ale nie jestem pewny. Wow. W sraczu jest. Dobra, musimy kogoś odstrzelić chyba. Musimy jechać do Chinatown. I tak, tutaj mamy do dyspozycji chyba pojazdy jakieś. Mamy Kurumę i tego ziomeczka tutaj. Bierzemy sobie tego ziomeczka. I dźwięk znowu taki sam jak w Vice City, nie? Dobra, to się jakoś robiło ręczny. Czekaj, czekaj. O właśnie. Hamulec ręczny motocyklu. Można wejść ślizgiem, można stanąć na koło. Spróbujemy zrobić stopę. Dźwięki są dziwne, ale działają, nie? Ważne, że są. No dobra, jedziemy sobie na miejscówę. I cyk. Co to? Musimy się bić chyba. Czekaj, jak to się... Aha. Muszę obczaić sterowanie. Co to jest? What the... Znajdźka. Dobra, tak się skacze. Tak się biega. Come on, boy! Można chyba jakoś blokować też, nie? Dobra. Musimy kolejnych ziemeczków tutaj zniszczyć. Tylko właśnie zastanawiam się, jak się blokuje. Tak się bije. Czy można jakoś blokować? Chyba nie. Ale myślę, że mój ziomeczek jest silny. Możemy ich napierniczać. Tu jest kolejny Alfonso. Ta. Ci. Tyle hajsu mają przy sobie, dobrze. Biegniemy do następnego. Tego spróbujemy zrobić po ludzku. O, o, o. 500 dolców, doskonale. Można by było robić jakieś stunty. Ja pamiętam, że kiedyś z kolegą robiliśmy sobie... przenosiliśmy sobie mapy z Liberty City, z GTA 3 na silnik chyba GTA Vice City. Taką konwersję robiliśmy i stuntowaliśmy motocyklami w różnych miejscach. Tylko nie pamiętam, czy to było na pewno na silnik Vice City, czy na silnik GTA Online. W sensie, no, na to środowisko, tak? Przenosiliśmy sobie mapy i sobie stuntowaliśmy, jak się nam w San Andreas znudziło. Chyba było na San Andreas, tak mi się wydaje. I tutaj jest dużo takich ciekawych miejsc, gdzie można robić fajne stunty. Natomiast jeśli kiedykolwiek udało wam się tak wyskoczyć bardzo wysoko motocyklem czy jakimś pojazdem, to mogliście zauważyć, że tekstury na szczytach budynków, no ich po prostu nie ma. Te budynki gdzieś tam prześwitują i tyle, tak? No patrzcie, nawet na telefonie ten mój skuterek tutaj został. Nie wczytał się ponownie, a trochę oddaliśmy się od tego miejsca. Co do mapki, mapka chyba jest tej samej wielkości, co w GTA 3 na konsolach i PC-tach? Dobra, czas zalać herbatkę. Wy też zawsze coś do jedzenia, coś do picia. Czy to na streamku, czy na odcinku. Ci, pezalane. Okay. Capisz? Dobra, musimy jechać po broń i właśnie, to jest najciekawszy moment chyba w całej tej grze, czyli moment zdobycia pierwszej broni. Zobaczymy, czy ta broń faktycznie będzie... Jak się będzie z tego strzelać, nie? Na napadzie,
w tym wypadku też na telefonie. Może przetestuję to sterowanie na telefonie. Pewnie będzie jakiś auto-aim. Ja sobie próbuję działać na padzie, tak? Wydaje mi się, że to jest fajniejsze. Widzę, że parę obiektów takich z otoczenia zostało usuniętych. Może właśnie na potrzeby tego, żeby to na telefonie dobrze śmigało. Tu mogę sobie podnieść zdrowie. Muszę chyba zsiąść z motocykla. Tak, sobie mogę podnieść zdrowie. No i zobaczymy. Jeśli się zastanawiacie, to można sobie też kupić panie. Tutaj można je zabrać gdzieś tam na pobocze i cip-cipować, nie? Idziemy. Standardowy widok z trzeciej osoby. Okej, tu możemy sobie przełączać bronię. Coś mi się... O, właśnie. Okej. Czy mam dostateczną ilość pieniędzy? Tego na razie nie ma. Na razie są chyba tylko dwie bronie w tym sklepie do dyspozycji. No nic, kupimy zwykłą klamkę. Możemy dokupić trochę amunicji. No i fajnie. Dobra, wychodzimy. Więcej nie kupuję, bo może mi się przydać kasa później. I teraz jak się strzela? Tak się odwraca, dobra. Follow the red nation. Można też chodzić sobie powoli, jak ktoś chce. Na telefonie też jakbym sobie ruszał gałką. Też można sobie chodzić powoli, można chodzić szybciej, można też biegać. Także no jak w GTA, jest dla mnie niesamowite. Dobra, jedziemy na miejscówę jakąś tam. Myślę, że więcej później broni będzie do dyspozycji. Może jakieś wyrzutnie rakiet? Jak myślicie, są tutaj? Byłoby ciekawie. I czy będzie jakiś auto-aim? Nie mam pojęcia. Ten plac budowy trochę inaczej wygląda. W GTA 3 chyba te budynki były już zbudowane, co? Nie pamiętam. Dobra. Look and target. B do strzelania, kurde. Czekaj, R1. Chyba to. Aha, spoko. No dobra, jest sobie auto aim. Nie możemy tego chyba zrobić inaczej. Chyba, że można. Można strzelać tak do przodu. Tylko chciałbym tak przycelować jakoś lepiej. O, free aim. Czekaj, coś się dzieje. Ja zmienię kamerę. O, właśnie, o to mi chodziło. Patrz, tylko jak mam tego free aima teraz, to ja nie mogę się poruszać, nie? Czyli na telefonie pewnie, no to jest takie ulepszenie dla telefonu, prawda? Dobra. Ale możemy sobie jakby taką snajpę odpalić, nie? Czekaj, jak to się... O kurde! Pomyliło mi się chyba sterowanie. Dobrze naciskałem. Chyba tak. Kurde. Zdaje się, że straciłem całą broń. Cholera jasna. Na szczęście możemy powtórzyć szybko misję, wsiadając do taksówki. Ona nas podwiezie do ziomeczka. Tylko chyba straciłem bronię. Właśnie dlatego nie wydawałem całej kasy na amunicję, żeby móc sobie znowu broń kupić. Tak, Lucek, ty to jesteś jednak agent. No i poszło. Bierzemy sobie teraz, tak. O, tu mamy Hammera, bierzemy Hammera na robotę, co? Zobaczcie, ja tutaj kradnę co chwilę jakiś nowy pojazd i policja się mną niespecjalnie interesuje. Że bardzo, bardzo przyjemnie. Na przykład tutaj, nie? Tak samo jak grałem w Vice City, to od razu cię policja zaczyna gonić. W GTA 5 też, nie? A tutaj jakby jest okej. Nie przejmują się tobą za bardzo. Bardzo dobra robota. No dobrze. Musimy znowu do M-Nation pojechać. Wow, hamuj nie tak. Próbowałem inaczej hamować. Musimy znowu do M-Nation pojechać, kupić bronię. Cyk. No i więcej już nie mogę.
ale tam będziemy mieli amunicję na miejscu, prawda? Więc tyle amunicji nam na pewno wystarczy. Dobra, wsiadamy sobie, jedziemy. Także wiemy już, jak wygląda strzelanie. Jest ono uproszczone, tak? Nie będzie to strzelanie typu Sniper Elite, że będziemy mogli kogoś odstrzelić z pół kilometra. Kurde, pograłbym w Sniper Elite. Dobrze. Czekaj. I tak, jak to było? Było tak. Teraz zobaczymy. Tak, lock on target, beetle shot. Ja tu chyba coś źle robiłem. A, właśnie. No i teraz tak. Teraz tak. O. A, właśnie. Ja zły przycisk naciskałem. No, teraz to tak. Okej. Okay. Idziemy sobie. Każdy z was może przetestować tę grę na swoim telefonie. Ona kosztuje niecałe 4 dychy. Chyba 38 zł, za 38 zł ją kupię na Androida. I tu bym chciał sobie chip. Dziwnie tak strzelać przyciskiem B. On zawsze odpowiada za jakieś cofanie czy coś. No niestety nie mamy takiego dobrego sterowania w tym GTA. Poradzimy sobie. Czekaj. Teraz weźmy sobie free aim'a i mu spróbujmy headshota strzelić. Kurde, ciężko. Dobra, muszę chyba auto aim'em go walić. Dobra, mamy telefon. Co to za samochód? To nie jest Stallion, to jest coś innego. Okej. Dobra, co to za samochód jest? Musimy przemalować furę. I to jest jakby chyba taki wstęp, samouczek. Dziwnie mi się jeździ, to zupełnie inne sterowanie, dopiero co w GTA 5 grałem. Się zupełnie inaczej jeździ. Dobra, misja wykonana, $500 żeśmy sobie zarobili. I teraz zobaczymy sobie, jak wygląda tutaj woda. Kurde, chyba na ręcznym tu się jedzie, tak. Czekaj, system. A to jest chyba ręczny, B, pod B jest ręczny. Nie, pod B jest nic, oj, sorki, przepraszam. No i tak patrzyłem wstępnie na mapkę. Mapka wygląda bardzo podobnie, jak nie tak samo jak właśnie w GTA 3, to Liberty City. Tu mamy parę takich innych zmian fabularnych, ale szybki ten samochód jest. Ej, czekaj, a ręczny był? Tak, ręczny był pod A chyba. Nie, pod tym, dobra. Możemy tu driftować? Najważniejsze pytanie. Tutaj pamiętacie, że się przejeżdżało do... Przejeżdżało się po łódkę, czy motorówkę, jakiś tam ten, jakiś kuter rybacki. Skakiwało się na nią w GTA 3 i się jechało, płynęło do drugiej części miasta. Było spoko. Podjarany jestem. Cyk i na ręcznym. Szybka fura. Nie wygląda, co? Jakiś taki typowy muscle car, ale daje ostro. Dobra, chip. Proszę bardzo. To jest jedna chyba z szybszych samochodów tutaj. Jeden z szybszych samochodów. Nieźle. No jak w normalny GTA, jestem podjarany. Okej. Okay. Some of our boys have screwed up a simple, no-brain fucking job. Okay. Lousy. Whoa. Can't even pull off a simple race.
Będziemy musieli naprawić czyjąś robotę chyba. Musimy znaleźć samochód z 4 siedzeniami. Proszę bardzo, Hammer. Doskonale. I musimy uratować ziomeczków tam, bo mają przesrane u policji. Czekaj. Wow. O kurde, jak my tak dalej będziemy jeździć, to nie zajadę daleko tym autem. Nie no, damy radę. Hammer najlepszy chyba na taką robotę, co? Muszę sobie od czasu do czasu hamować, żeby pamiętać, czym się kurde hamuje. Tutaj wszyscy jechali tym skrótem zawsze. Ej, ale tak mi się wydaje, że zawieszenie jest bardziej miękkie w tej części GTA. Dobra, hamujemy, skręcamy. Tu się coś odpiernicza. Co to się tu dzieje? Dobra, musimy ich jakoś zabrać stąd. Siadajcie, ziomy! Idziemy stąd. Kurde, nic się nie zacina. The fuck? Aż dziwne. Śmigłowce, wszystko naraz. Oh boy. Ho, jednego mi zabrali. Został tam, muszę po niego wrócić. Policja mi wyrwała go z samochodu. Siadaj, ziomek. O nie. Drugiego mi wyrwał! Ja pierdolę, czegoś takiego w GTA jeszcze nie widziałem. Gdzie oni są? Czekaj, tylko policjanta muszę tutaj, on jakiś Kozakiewicz jest. Kurde, żeby nie zginął mi tamten ziomek. Siadajcie, głąby, i jedziemy stąd. Dobra, chyba wszyscy, co? Nie, jeden został, jeszcze tam zablokował. Pojedziemy tu dookoła. Może niektórzy policjanci zginą dzięki temu, znikną. Nie, tak musimy dokończyć. Dobra, gdzie ten ziomek jest? Zablokował się. Siadaj, boy. Kurde, gówniana robota. No nie, on nie umie wsiadać do mnie. Oh shit. Dobra, umie się. Co się wydarzyło? O co chodzi? Dlaczego? Kto mnie złapał? Kurde, musimy to lepiej załatwić. Nie mam piórnicze, jakie te misje są trudne. I co to było? Co to tutaj mi się świeci? Aha, taksówka. Dobra, nie zauważyłem. Już inny pojazd ukradł. Cyk. Taksówka, teraz to pójdzie szybko. Będzie raz, dwa. Cyk, fuch, robota. Cyk, dobra. Jeszcze raz. Nie no, tym razem to pójdzie. Teraz tak. Hammer był całkiem spoko, tylko jakoś mi nie poszło, no. To teraz spróbujemy tym pojechać. Co to jest? Czemu się nie pokazują nazwy samochodów? O co chodzi? Hammer był spoko, bo on tak w miarę po tych ludziach, po samochodach mógł jeździć, nie? I chyba był dosyć wytrzymały, tylko mnie policja złapała. Zabrali mi chyba całą broń. A może autobusem by się tam wrąbać? Autobusem też byłoby dobrze pojeździć, co? Dobra, jedziemy. O, chyba już czas wymienić samochód. Dosyć wytrzymałe są. W GTA Vice City, jak tylko kilka razy uderzysz w coś autem, to od razu zaczyna się dymić i palić. A tutaj nie. Może by tak furgonetkę zabrać? Dobra, damy radę chyba tym. Chyba, że coś lepszego się trafi, ale nie widzę. Dobra, już się tam coś dzieje. Ja dawaj tego weźmiemy. Da się? O, elegancko. Siadajcie, ziomy. O, i teraz tak.
No i teraz to można jechać, nie? Nie rozpoznają mnie. Czekaj, może tylko guty włączyć, te klaksony i te wszystkie rzeczy. Aha, ja będę miał teraz problem, żeby zgubić gliny. No bo kurde. Nie mogę przemalować tego samochodu. A tam. Zmienimy zaraz. Na parkingu jakimś zajedziemy. Jak się tutaj włącza te kogłuciory. Czekaj, który by tutaj samochód wziąć? Coś mamy ciekawego? O, tam był ten. Ten gangsterski taki samochód. Bierzemy go, on będzie szybki. Ale. Ja mam dzika na punkcie samochodów, to muszę. No gdzie ty, ziomek, wsiadasz? Oh boy. Ja nie mam z nimi jak walczyć. Wsiadajcie, bo. Dobra. Wsiadają. Doskonale. Men in Black. Nie! Czarni ludzie, czarne kostiumy, czarne samochody. To jest nasz gangbang. Idziemy stąd. O, i teraz tak, to ja rozumiem. Idziemy się przemalować. Właśnie ciekawe, czy kolor tego auta się zmieni, co? O, ta fura to jeździ, to jest to. Bema to spoko, nie? Chyba kapcia złapałem. Ale to nic. Patrzcie, co się dzieje teraz. Cyk. Pay and spray. Dobra, idziemy do Vincenzo. Nie mają szans. Jesteśmy teraz undercover. Chociaż samochód ma dokładnie ten sam kolor jak wcześniej, tylko dla odmiany ma teraz maskę i drzwi i tylną klapę. Żeśmy urwali to wcześniej. I teraz to tak. Men in Black, nie? Czarny samochód, czarny charakter, czarny lucek. Czarny gangbang. No chyba Stallion jechał. Ikona GTA. No i pięknie. Robota zrobiona. No i tak wygląda GTA Liberty City Stories. Piszcie, co myślicie o tej grze. Ja was zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.